Wystawa pod tytułem Faktury i Mereszki. Są to prace, które powstały w 2018 do 2020 roku. Cała koncepcja polegała na tym, żeby zrobić wystawę spójną pod względem materiału. Wszystkie prace, które są na wystawie, wykonane są z juty. Są to prace albo tkane, albo robione metodą mereszkową, czyli wypruwane, gotowe już worki jutowe, aby powstawały pewne faktury, struktury, czy po prostu ażury. Wystawa ta jest jeszcze, skupia się na jednej podstawowej wartości. Wszystkie prace były tworzone na podstawie Biblii i przedstawiają ostatnią tkaniny przedstawiają ostatnią wieczerzę. Trzy wartości: wiara, nadzieja, miłość. Trzy duże prace jutowe 24 starców z Apokalipsy. Koncepcja ta zrodziła się po przeczytaniu pewnych fragmentów biblijnych i dlatego taka wystawa. Duża przedstawia 12 apostołów, ona ma też drugi tytuł, Ostatnia Wieczerza. Wykonana jest z plotami diagonalnymi. Jedyny element, który odróżnia się, to jest czerwona kreska i symbolizuje zdrajcę. Te trzy prace pozostawiają trzy takie cechy: wiarę, nadzieję i miłość, które opisane są też z jednym z Ewangelii w Biblii, więc one, taka moja interpretacja tych wartości. Praca ostatnia, składająca się z małych elementów miniaturowych, nosi tytuł 72. To jest praca, która cały czas jest tworzona, bo w całości ma być dużą pracą składającą się właśnie z 72 elementów i ta praca przedstawia pierwszy wymarsz, że tak powiem, uczniów Jezusa na misję. Tam było 72 uczniów.